Salezjanie ode mnie nie chcieli pieniędzy, ode mnie, od was, nie chcieli, żeby im płacić za czynsz, za to, że do kaplicy celi przychodzicie. A wcześniej ksiądz Glabas mnie oskarżył, że kradnę waszą tacę, którą przed inspektorem Pizoniem, która powinna wpadać księdzu Szymczakowi, a ksiądz Glabas wie, że ja sobie z niej zabierałem. Czyli tak, Salezjanie od tej strony, a ci nie skarżą mnie, żeby zwolnić skarżącego dłużnika do dopłaty sądowej od zażalenia. No to na czym polega działanie podobne? Że i jedni, i drudzy w jakiś sposób nie chcą pieniędzy. Tamci nie chcieli ode mnie wziąć, a ci też nie chcą zabrać, bo nie chcą jakiejś zmiany. Salezjanie, bo musieliby, gdyby wzięli ode mnie, od was pieniądze za czynsz, zmienić do was stosunek, a ci prawdopodobnie wiedzą, że krętaczą i że pewne wyroki muszą wydać, no to ponieważ każdy sędzia przecież jakie by tam sumienie nie miał, to jakieś tam ma, prawda? Jak ja się modlę na przykład w modlitwie za bezbożnych sędziów, pana Rafała, pana Łukasza, pana Sławomira, paną Monikę, to prawdopodobnie jakoś słucham, jacy my bezbożni jesteśmy, że dzieci mamy pochrzczone i tak dalej. A jeszcze do tego orzekamy w sądzie, gdzie nam nad głową masońskie, no nie ma tam masońskie, no a tak, masońskie oko, że to nie są znaki Boga w Trójcy Jedynego w sądzie. Gdyby były znaki Boga w Trójcy Jednego, to na środku w sądzie, w sali sądowej nie byłby na środku orzeł, tylko krzyż. A przynajmniej miejsce na krzyż by się znalazło. A jakby było przyrzeczenie w sądzie, że masz świadku przyrzekać, że będziesz mówił prawdę, to przyrzekałbym na co? Na święty krzyż albo świętą Ewangelię. Tymczasem pan sędzia jeden mówi, możesz sobie przyrzekać na coś chcesz, bylebyś przyrzekł. Byleby słowo przyrzekam padło. Czyli mogę przyrzec na diabła też, a jak chcesz, to przyrzekaj. To sądu nie interesuje. Co mu zabrać? Dom który? Który i gdzie? Samochód który i gdzie? No rower mogą mi zabrać. No to ukradną. No. Jeden ukradli. Jak jeżdżę na Wroniecką rowerem, będę chodził na nogach. No, jadę godzinę, pójdę dwie godziny. Będę wracał dwie, no to cztery wejdą. Jak nie codziennie, to przynajmniej co któryś dzień. No co mi jeszcze zabiorą? Gacie? A potrzebne im? Więc to jest też, jak takie rzeczy czytam, błogosławieństwo życia zakonnego, że się nic nie ma. Muszą z tobą kupczyć, a wielką instytucją są. I do tego się teraz nie przyznają. Rzecz jest, że jak taki pan tutaj się podpisała, pani sędzia Barbara przybyła, to ona na sądzie ostatecznym nie stanie z prezesem sądu, nie stanie tam ze swoimi kolegami, tylko stanie taki pan, taka pani Barbara, samiutka wobec Stwórcy na sądzie szczegółowym. No i sędzia nie będzie pytał panią sędzię Barbarę przybyłej, jak to było, tylko osądzi panią Barbarę. I nie panią. I nie Baśkę. Tylko Barbarę, która prawdopodobnie ze chrztu ma Barbara. A to jeśli o świętą chodzi, to męczennica jest. Ojciec ją chciał na siłę za mąż wydać. I musiał ściąć łeb. Bo ta chciała w czystości, w dziewictwie dla Chrystusa oblubienicą być. Więc wielka łaska kapłaństwa, wielka łaska życia zakonnego, że w sytuacji przynajmniej tak, jak ja się znalazłem, muszą z tobą kombinować i widzisz, że się boją, że wierzę tym wyrokiem, oddalając zażalenia, musi
na pewien sposób księdza skrzywdzić, to co zaraz drugą rączką robi? Tutaj wali kijem, ale tutaj pamiętaj mi to, że zwolniłem cię z opłaty sądowej od zażalenia. Czyli was, no bo skąd bym się? No być wdzięcznym, panie Barbarze, że nie musicie się składać. Tak byście nie musieli, bo nie ma musu.